Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora galilejskiego czyli tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa. Gdzie kupimy chleb, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip. Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: Każcie ludziom usiąść a w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i, odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, Zbierzcie pozostałe ułamki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułamkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi pospożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Moi drodzy, kto by nie chciał mieć takiego króla? Nie trzeba pracować, nie trzeba się wysilać, są choroby, idziemy do naszego króla i ten król. Załatwia wszystkie nasze takie najważniejsze potrzeby życiowe. Jedzenie, zdrowie, w ogóle pokój, szczęście. Oczekiwali jeszcze, że jeżeli taką ma władzę i moc, to zróbmy go politycznym Królem i wypędzi tych wszystkich Rzymian. Chcieli zredukować Pana Jezusa tylko i wyłącznie do wymiaru ziemskiego. Możemy się oburzać, ale czasem to też może grozić i nam. Bo kiedy chodzimy za Panem Jezusem, kiedy przychodzimy na różne modlitwy, na msze święte, prosimy o modlitwę, bardzo często koncentrujemy naszą uwagę na naszych potrzebach, tutaj ziemskich. Rzeczywiście Pan Jezus sam powiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jestem lekarzem i zanim zacznie Pan Jezus leczyć, czy karmić te wszystkie nasze duchowe sprawy, to zaczyna od ciała. My jesteśmy cieleśni. I bardzo często tak jest, że człowiek poprzez te cielesne zmysły może dojść do odczuwania zmysłami duchowymi. Pięć chlebów, jak pięć zmysłów. Zauważmy, że Pan Jezus wiedział, co należy czynić, ale jak pyta, Filipa to po to, żeby wydobyć z niego jakiś jego własny pomysł. Jego pomysł był bardzo prosty. Mamy pieniądze, no to kupujemy, możemy pomóc temu tłumowi. Nie mamy pieniędzy, nic się nie da zrobić. Panie Jezu. Co to jest za te 200 denarów tysięcy ludzi? Jaka dysproporcja? Nic nie, nie, nic nie zrobimy. No to wykazał się pewną inwencją twórczą brat Piotra, Andrzej i mówi, że jest chłopiec. W pewnym sensie wydał się na tle tych wszystkich apostołów trochę śmieszny. I człowieku, chłopiec, ile mógł przynieść jedzenia, żeby nakarmić te pięć tysięcy ludzi? Chłopiec! No i co on tam ma? Pięć chlebków? I dwie rybki? O, jak dużo! Ale Pan Jezus tak na to nie spojrzał. Pięć Chlebów i dwie ryby. Wszystko to wziął, odmówił dziękczynienie, po grecku eucharistia, znaczy dziękczynienie. To samo będzie czynił na ostatniej wieczerzy, to samo uczyni, weźmie chleb, wemaus, tak go poznają uczniowie. To jest wyjątkowy znak, który rozpoznaje Pana Jezusa. Nikt tak nie robił, jak, jak czyni Pan Jezus. Bierze chleb, odmawia dziękczynienie. Potem bierze y, ryby, również to samo czyni. Dwie ryby, niektórzy mogą mówić, że to jest symbol dwóch natur pana Jezusa. Ichtys po grecku ryba, to jest taki anagram, pierwsze litery słów greckich: Jezus Chrystus, syn Boga, zbawiciel. I to powstaje z, tego, z tych pierwszych liter. Słowo ryba. Pan Jezus sam siebie daje. Można by powiedzieć, że tak jak Pan Jezus bierze chleb, tak też i nas chce wziąć. Takim, jakim jesteśmy. Nad nami odmawia dziękczynienie, błogosławi. Czyli dziękuję Bogu Ojcu, że dał każdego z nas, że jesteśmy Jego darem, jesteśmy Jego dziećmi. I nad nami odmawia błogosławieństwo, błogosławi nam, żeby nie wisiał nad nami gniew Boga, ale Boże błogosławieństwo, żeby Bóg rozpromienił swoje oblicze nad nami. I widzi w nas różnego rodzaju połamania. Mamy połamane serce, różne wydarzenia z naszego życia mogą być jakimś złamaniem nas samych. Czasem mogliśmy. Sami powiedzieć o sobie: To nas złamało, to mnie złamało. Czułem się złamany. I dobrze, jeżeli pozwolisz się wziąć w ręce Boga, taki właśnie połamany, to będziesz podobny do Jezusa. Pan Jezus, wisząc na krzyżu, połamany, mógł policzyć wszystkie kości, przebili moje ręce i nogi. I mówi: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To co dzieje się nam przy świętej? To jest właśnie umieranie pana Jezusa na krzyżu. Tam pan Jezus jest oddany w ręce ojca, który bierze swojego syna, odmawia dziękczynienie, błogosławi przez swojego syna wszystkim ludziom, wszystkim przebacza i przyjmuje go jako ofiarę. Złamanie znaczy śmierć. Pan Jezus umiera za nas. I z tej śmierci wychodzi dla nas życie. Chleb oznacza właśnie podtrzymywanie życia. Chleb eucharystyczny to ten chleb też prosimy w każdej modlitwie Ojcze nasz. Daj nam chleba naszego powszedniego. I dzisiaj, kiedy tak patrzymy na ten tłum, który potrzebował tego powszedniego chleba, Pan Jezus tak naprawdę chciał go podprowadzić, sprowokować do tego, żeby pomyśleli o jego Ciele I o jego krwi. To jest moje ciało, to jest moja krew. Powie o chlebie i o winie. Ale zanim to powie, najpierw czyni znak, który jest bardzo, bardzo widoczny. Ludzie nakarmieni małymi chlebkami. To wydarzenie miało miejsce w Tapce nad jeziorem Galilejskim. Dzisiaj, jakby, gdybyśmy tam pojechali, jest przepiękny kościół. Jest taka mozaika z V wieku, i możemy zobaczyć, że jest tam taki kosz z czteroma chlebami i dwoma rybkami. I ta mozaika jest przy ołtarzu. Dlaczego jest tylko na tej mozaice liczba cztery, znaczy cztery chleby, po prostu? Dlatego, że piąty chleb jest na ołtarzu. Piątym chlebem jest Chrystus. W pewnym sensie my też mamy być tym chlebem który pozwoli się przeistoczyć w ciało Chrystusa, pozwoli się jakby połamać, podzielić. Kiedy tracimy czas, tracimy swoje życie służąc innym, tak naprawdę stajemy się dobrzy jak chleb, jak to mówił święty brat Albert Chmielowski. Moi kochani, niech to Boże błogosławieństwo nad nami spoczywa. Niech Chrystus nam błogosławi, abyśmy byli właśnie dobrzy jak chleb. Żebyśmy też dziękowali za wszystko co mamy To nieprawda, że nic nie mamy Że nie mamy się czym podzielić Nawet ten mały chłopiec Dzięki temu, że się podzielił Wszyscy mogli się najść do syta I jeszcze zebrano 12 koszów ułomków Każda apostoł miał po jednym koszu Można powiedzieć, że Kościół jest bogaty W tym co zostaje z podzielenia się kiedy dzielimy się wiarą, dzielimy się miłością, kiedy dzielimy się dobrym słowem, błogosławieństwem, to, to wszystko, te wszystkie dary duchowe stają się rozmnożone. To jest dziwna, ale taka prawidłowość, że duchowych darów nie ubywa, tylko ich przybywa, jak ogień. Rozpala się coraz więcej. Tego ognia, tego blasku jest więcej. Niech to duchowe światło nam towarzyszy i Chrystus nam błogosławi. Nawet szczególnie właśnie w tych połamanych naszych rzeczywistościach, to co się nam nie powiodło, to co wywołało może właśnie złamanie naszego serca, niech w tym wszystkim będzie dziękczynienie, Eucharystia i przemienienie, tak jak Pan Jezus przemienia chleb w swoje ciało, niech my również w tych doświadczeniach upodobnimy się do Chrystusa. Pan z Wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 16 kwietnia przypada wspomnienie świętej Marii Bernadety Subiru, dziewicy i zakonnicy. Maria Bernadetta urodziła się 7 stycznia 1844 roku w Lourdes jako najstarsza z rodzeństwa. Była córką ubogiego młynarza. W dwa dni po urodzeniu otrzymała chrzest. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasła owce. Po trzech latach wróciła do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do pierwszej komunii świętej. Wtedy to 11 lutego 1858 roku po raz pierwszy Bernadecie objawiła się Matka Boża w pobliżu Groty Masabielskiej. Wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz do czynów pokutnych w intencji nawrócenia grzeszników. W ciągu pół roku Matka Boża objawiła się świętej 18 razy. Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium w Lourdes. W roku 1862 objawienia te zostały uznane za prawdziwe i potwierdzone przez miejscowego biskupa. W tym samym roku Bernadetta zapadła na ostre zapalenie płuc. Wyzdrowiała, ale wkrótce potem postanowiła wstąpić do zakonu. Chciała się po prostu ukryć, by ujść oczu ciekawskich. Dzięki pośrednictwu biskupa z Never wstąpiła tamże do sióstr od miłości i nauczania chrześcijańskiego. Pożegnała się więc z rodziną i z ukochaną Grotą Masabielską. Schorowanej powierzono funkcję infirmerki i zakrystianki. Dopiero 22 września 1878 roku złożyła śluby wieczyste. Zmarła pół roku później, 16 kwietnia 1879 roku, mając zaledwie 35 lat. Kościół nie wyniósł Bernadety na ołtarze ze względu na głośne objawienia Maryi, ale ze względu na osobistą świętość Bernadety. Wiele cierpiała z powodu astmy, doświadczały ją także bardzo siostry, gdyż znacznie różniła się od nich wykształceniem i prostymi obyczajami. Sławna w świecie, w klasztorze chciała być ostatnią i cieszyła się z wszelkich upokorzeń. Zwykła powtarzać, O Jezu, daj mi swój krzyż. Skoro nie mogę przelać swojej krwi za grzeszników, chciałabym cierpieć dla ich zbawienia. Na najwyższą pochwałę zasługuje to, że podczas gdy Lurd i jej imię było na ustach całego świata, kiedy tysięczne tłumy codziennie nawiedzały te święte miejsce, sama Bernadetta żyła w ukryciu. Nie dawała żadnych wywiadów, uważając po prostu, że jej misja się skończyła, a rozpoczęła swoją misję Matka Boża. W czasie procesu kanonizacyjnego w roku 1919 stwierdzono, że ciało Bernadety, mimo upływu czasu, pozostało nienaruszone. Papież Pius XI w roku świętym 1925 ogłosił Marię Bernadetę Błogosławioną w obecności ostatniego z jej braci, a w kolejnym jubileuszu w roku 1933 zaliczył ją uroczyście w Poczet Świętych. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz zbawco. I sprawa byśmy, obchodząc z radością wspomnienie świętej Bernadety, dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.